Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Znaka. Jesteśmy teraz Tajnakiem, czyli wchłonęliśmy kryształy, a przynajmniej stworzyliśmy się z kryształów i możemy przemieniać swoją formę właśnie na artefaktową, można tak powiedzieć, i tajnakową. Okej. Tutaj trzeba troszeczkę się skupić, żeby zbyt dużych błędów nie robić. No akurat w formie tego tajnaka, z tymi kryształami, mamy bardzo, bardzo zmniejszoną ilość zdrowia, więc nie możemy praktycznie walczyć w tej formie. Okej, w tym momencie jeden hit wystarcza na takiego drona, jak również na takiego typa, który tutaj do nas strzela. Trochę więcej artefaktów jak najbardziej. I tutaj chyba trzeba by było się zmienić w tego tajnaka. Proszę, proszę, coś udało nam się znaleźć. Co tym razem? Czyżby coś do kolekcji? No niestety nie. Ale rubinowy jakiś tam relikt czy coś udało się znaleźć. Fajnie to wygląda, jak on przebiega tak przez to wszystko. Dobra, tutaj się zmienimy tak. Wow! Yeah, baby! Dobra. Widocznie chyba tutaj trzeba obejść w koło. I będzie to wszystko można otworzyć od tej strony. Consider it done. Wow, wow, wow. Dobra, ten jest out. Teraz tak, który jest bardziej groźny? Wow, 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 zapomniałem, że... On strzela raz, dwa. Pyk, dobra. Tutaj żadnych ukrytych ścieżek raczej nie powinno być. O, kryształki, jak najbardziej przydatne. On sobie zrobił z tego wszystkiego tutaj, kurde, lampionik. Kolejne artefakty. A dlaczego mi się... Wow! Dwóch strzelających teraz jest. Wow! Panowie? Yeah! Żadnych obrażeń, to jest to. Trzeba się troszeczkę skupić. I jest wszystko cacy. Trochę większy nak. Za jednym razem w sumie, jak jest na jednej linii strzału, możemy rozpalić paru gości. Hej, nak! Tadam! Jak się czujesz, nak? Jakbym lunatykował. Dziwne uczucie. Czymkolwiek jestem, nie mogę się od tego oddalić. Dobra. Lecimy dalej, panowie. Musimy sprawdzić, co tak naprawdę Wiktor planuje i co ma w głowie, jeżeli chodzi o te wielkie... ważące ponad tonę, z tego co mówił, relikty. Tego wyciągniemy aż tutaj, żeby móc właśnie się przekraść swobodnie. Teraz, ale czy ja muszę być w postaci tej tajnackiej? Żeby to przejść? Niekoniecznie. Jak widać, niekoniecznie. Dobra, i artefakty, i te ładne nasze... Oj, oj, oj. Nie, 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 nie. Oh, shit. Nie wolno się tutaj spieszyć akurat, kurde, z nimi. Bo oni, one, te drony, gdy wylatują w powietrze... Wow, ale farmusia. Te drony, gdy wylatują w powietrze, niestety już są nie do... nie do dotknięcia i nie do rozwalenia. Na wszelki wypadek będę przez to przeskakiwał. Ale raczej nie powinno mi to zrobić krzywdy. Ojej.
Okej. Okay. Jakby nie było takiego głupiego błędu, to wolę raczej się właśnie przemienić. No, a propos przemieniania się. Ups. Bang, motherfucker. I... A, myślałem, że będę musiał też poświęcić swoje artefakty, ale rosnę w siłę, jak widać. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy przechwytywaniem obrazu i dźwięku. Z chęcią się dowiem, co też Wiktor tu ukrywa. Czy grą, czy konsolką, czy odczytem z płyty, że czasami ten obraz się jakoś tak dziwnie tnie. A może ja go tylko tak widzę, a nagrywa się ok, nie wiem. Zabezpieczenia, tak? Dobra, coś tu widzę. Hopsa. I tak, tu możemy odpalić to, tylko nie wiem co jeszcze... Co mi to jeszcze dało? Nic mi to nie dało tak naprawdę. Bo jeszcze gdzieś powinna być chyba jedna dźwignia. Albo... A, ładnie. Wow. No. Powoli się zaczyna robić... Niebezpiecznie, bo nie za bardzo wiem. Haha! O, wlazłem na plecy, okej. Dobra. Tylko teraz się tak zastanawiam, bo tam była jakaś miejscuwa do wejścia, ale... Ale tego się tutaj rozwalić nie da. Tą wajchę gibnąłem. I nic więcej. Dziwne, co? Się nie da przeskoczyć. Patrzcie, w postaci takiego małego naka niestety też nie da rady takich małych, znaczy takich większych stopni pokonywać. Oh, come on. Guys. Tego jeszcze nie wykminiłem, jak on atakuje. Raz, dwa. Holy shit, jaki on ma zasięg. Fuck you! Bo ta wajcha chyba robi tylko to, że wyłącza te lasery, ale te drzwi chyba są nie do rozwalenia i nie do otwarcia. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, szybciej sobie z nimi tutaj poradzimy. Jak oni dziwnie znikają, teraz dopiero zauważyłem. Mają strasznie daleki zasięg. Już drugi raz mnie goś dotknął. Zaraz, czy tu jest jakieś przejście? Nie. Bang! Chodźcie, panowie. Wow, już mnie stąd widzi. I teraz co my mamy tutaj do czynienia z takimi przyjemniaczkami? Wow. Ou, to wraca jeszcze. Shit. No nie mówcie, że znowu od tego momentu. Ola Boga, zapamiętam go na pamięć. Nauczę się go raczej na pamięć. Denerwują czasami te checkpointy, nie? Wow. Wow. A, wiedziałem, że dostanę flery. Ale jakiś tak mało damage'u nam zadało. Tak jakoś obczaiłem. Raz. Dwa. Bang, motherfucker. Dobra. Skupienie. A w postaci dużego naka musimy chyba być, żeby te relikty zebrać. Bang. Okej, i teraz tak. Mamy tu jednego, który strzela. Oh shit. Jest, udało się. Bo ta kulka powraca nawet po zabiciu tego drona, więc na to trzeba uważać. Panowie,
czyńcie swoją powinność. A dlaczego nie czekacie na mnie? Tam was może coś złego spotkać. Mam wszystkie. Jeszcze więcej reliktów, to lubię. No i co tutaj Wiktor planuje, co? Chyba używa reliktów, żeby zbudować silnik. To silnik poduszkowca, tysiąckrotnie powiększony. Może zasilić pojazd o długości 3 kilometrów. Ciekawe, co jeszcze znajdziemy. Ale raczej obracanie takimi tonowymi reliktami może się skończyć w przypadku błędu katastrofą, no nie? Wow. Trzeba uważać na te gnojki. Bo jeżeli taki obracający się, kręcący się relikt tonowy wypadnie ze swojej, jakby to powiedzieć, orbitki, no to może być kiepsko. Nawet takie brzydale nie robią na mnie wrażenia. Chyba że oczywiście człowiek będzie lekko nierozważny. O, coś nowego. O, proszę, proszę. Ci panowie są w stanie mnie dostać. Ajajajajaj, robi niezły dasz do przodu. Nie wiem, czy czasem teraz nie dać się zabić, dlatego że strasznie dużo życia straciliśmy. Ale zaraz, mamy praktycznie full. Ilość reliktów. W każdym razie trzeba odskakiwać od niego jak najdalej i daszować do tyłu w momencie, gdy on się tak, gdy on wiruje. Jemu się zaczynają świecić te jego rąsie. W momencie, gdy zamierza zaatakować. Okej, chyba tam widzę relikty, więc może się troszeczkę wychilamy. No, relikt, dokładnie. Nie za dużo, nie za dużo, niestety. I co mamy tutaj? Więcej robotów? O nie! Ta wiertarka mi tutaj teraz będzie przeszkadzać. Bang, motherfucker! Okej. Okay. What the fuck? Co to było? Coś możemy powiedzieć? To tak po prostu się rozwala i zadaje damage. To nie wiedziałem, myślałem, że ja do tego... Ja to jakoś rozwalałem, albo ta dziwna wiertarka. To po prostu jest jakaś pułapka. Okej. Okay. Okej, okay, będę pamiętał na przyszłość. Cały czas człowiek się czegoś uczy. A, zdążyłem na szczęście. Tutaj przy takiej laserowej wirującej podłodze może być ciężko. Wow. A to co to ma być? Holy shit, fuck. No dobra, jakoś damy radę. Okej, jak najdalej od tych skrzynek wybuchających. Tym razem nie wybuchające beczki. Fuck! Wszystko naraz! I zauważyłem, że za każdym kolejnym razem jest trochę gorzej. Jeżeli chodzi o te podejścia do start z przeciwnikami. W sumie mam te kryształy, więc mogę je wykorzystać. No właśnie. Kryształy do mnie. Tutaj muszę po prostu wyczaić moment. Tutaj akurat się nie... Chociaż...
Teraz, czy ja jestem w stanie... Albo dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Tak samo. Yep. Yep, baby. Okej, czy ja tutaj mogę się przebić? Niestety nie. Dobra, nak. A, udało się nawet za pierwszym razem. Dobra, co tutaj znajdziemy? Artefakty? Zaraz się przekonamy. Trochę reliktów. Okej. Fajnie on wygląda w tych szybach wentylacyjnych, jak to światło tak się zmienia na nim, na tych kryształach. I co, tędy też trzeba pewnie się zmniejszyć, co? Shit. Nie. No, tak też myślałem, że jednak ktoś jeszcze stąd przylezie. Oj się. No i co tu jeszcze? O! Nie dam sobą pomiatać. Nie da się tu wejść do tych kontenerów. Myślałem, że coś tam znajdziemy w tych bocznych kontenerach, ale niestety nic dla nas. Wow. Trochę nas wychilało. Można byłoby się spodziewać, że coś przed nami jest. Aha, wygląda obiecująco. Pewnie znajdziemy jakiś trop. Myślę, że chce pan zdobyć te relikty dla siebie, żeby coś z nich zbudować. Masz rację, Lukasie, chcę! Od lat nie byłem tak podniecony, więc byłbym wdzięczny, gdybyś pomógł mi się dowiedzieć, skąd się wzięły. Cóż, to mi wygląda na plany kopalni. Tak, bardzo dokładne. Wiktor zaznaczył miejsca, w których znalazł te relikty. Im głębiej zszedł, było ich więcej. Aż w końcu zatrzymały go te wrota. To musiało być bardzo frustrujące. Reliktów starczyło mu tylko na ten wielki silnik i tyle. Doktorze. Mów, Nak. Myślę, że jestem kluczem. Tak, tak, mówił Wiktor. Nie, chyba naprawdę tak jest. Widzi pan te otwory? Są w kształcie moich elementów. Tam widzę głowę, a tam tułów. Wiktor sądzi, że mogę mu otworzyć te drzwi. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Gdzie jest kopalnia? Kopalnia Trugdo. He? Jest tutaj, spójrz. Na wzgórzu obok jest zamek Wiktora. Ależ to cudownie. Pora się tam wybrać. To co, pora uciekać z tego miejsca i zbierać dupala do kopalni. Tylko nie wiem, czy doktor nie jest zbyt podniecony tym wszystkim, czy to jest coś dobrego. Bo jeżeli otworzymy te wrota i Wiktor siądzie nam na plecy, jak to było zazwyczaj w przypadku Uncharted, też ktoś za nami cały czas ganiał, no to może się skończyć to niezłym fiaskiem. Okej. Okay. Ci porozwalani. W takim razie wypada stąd już zbijać, co? O! Odkurzasz. Trochę więcej reliktów. Niestety nie zostaliśmy uleczeni. A to smutne. Dobra, może najpierw do tych strzelających na górę. O! Padniemy na zabawę. Nic więcej tutaj po nich nie... A, zaraz, czy ja te drzwi mogę otworzyć? Nie. Ładnie. Wszystko jest tutaj napędzane, widzę, tymi reliktami. Nawet zegarek.
Mamy samolot doktora, wylądował, ale był pusty. Zdalnie nim sterowano. Bądźcie czujni, moim zdaniem nadal są gdzieś... Tak, jesteśmy tu. Co ty chcesz osiągnąć, Wiktor? Porywasz niewinnych po to, by zbudować lepszy statek? Więc widzieliście silnik. Imponujący, prawda? Choć szczerze mówiąc, jeszcze zabawka. Może potężna, ale żeby coś osiągnąć, potrzebuję reliktów. Wkrótce jednak będę miał ich pod dostatkiem. Wtedy zobaczycie, czego dokonam. Czego? Może podbijesz świat? Nic z tych rzeczy, zapewniam. Ale doktorze, co pan tu robi? Czyżby pan też odczuwał pokusę? Powinien pan być w wiosce goblinów z Raiderem i pomóc mu rozwiązać zagadkę tajemniczej broni. Lecz pomimo tego wolał węszyć w moim domu. Przypomina mi się doktor sprzed wielu lat, zanim Charlotte go udomowiła. Nie waż się tak mówić na temat Charlotte! Przestańcie! Wiktor, pakuj się już! Czekają cię długie wakacje daleko stąd. Tędy. Dziękuję, Katrino. Kim jest ta laska? I dlaczego ona mi tak zmolestowała? Co tu jeszcze przylezie? O jest. Co to jest? Co to jest i jak mam to pokonać? Aha, po prostu zajść to od tyłu. Prosty, co? Au! Wow, 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 wow. Kto tu jeszcze przyleci? No, mogę iść dalej. Nie było trudno. Ale tam, jak mi przywaliła w gębę, to jak jej się odwinę, to Inoros. Kobiet nie się nie bije niby, ale... Ale. No właśnie. Spójrzcie! Uciekają! Dorwę ich! Spoko, doktorku! Au! Nie! Niektórzy daszują... Okej, ten daszuje. Spoko. Znowu to są te wybuchające skrzynki. Czyli na to trzeba strasznie uważać. Jeszcze sprawdzam, czy tutaj czegoś czasem nie ma jakichś kryształków. Na dół. Nie, prosta sprawa. Dobra. Co nas czeka dalej? Kurde, kolejny gość z tą tarczą. Irytujący. Wow. Jest. Wow, wow, wow. Nie, nie, zanim. Jest. Nie możemy być przed takim gościem, który tutaj wali mi... Wow. Wali mi tym laserem, bo raczej nic nie zdziałamy. A oni dalej uciekają. Zmusiliśmy ich do ucieczki. Super. Tylko trzeba by było ich w końcu dorwać, bo wiedzą, że za dużo wiemy. A, teraz są te wybuchające skrzynki. No i co? I tutaj nie trzeba się spieszyć, to jest akurat pewne. Dobra. Wow! Wow, wow, wow! Aaa, niektóre... Jeden pasek prowadzi w jedną stronę, drugi w drugą. O, fuck. A dlaczego tutaj nagle nie ma skrzynek? O, pojawiły się. Także na to trzeba uważać, bo możemy nieźle się zamotać w tym wszystkim. Dobra, jedźmy jednym paskiem. No what the fuck? Aha, dobra, ten pasek... Rozumiem. Tylko wypadałoby się trochę uleczyć, bo... Jest problem, okej. Okay. Mamy trochę tych. Teraz ten nie ma tarczy, możemy go spokojnie od tyłu wziąć. Wolałem nie ryzykować, dlatego że
ten gość z laserem może nam pokrzyżować plany, zwłaszcza jak tam się tak gaszują. Spokojnie, lecę za nimi. Jeszcze więcej reliktów. O, dasz! Ziomuś. Nie dzisiaj. Dawno nie było jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym sobie fajnie gdzieś wejść i wziąć jakieś ciekawe rzeczy, żeby zbudować sobie w końcu jakieś urządzenie. Najwięcej mamy chyba 3 na 6, nie? Tych kart. No. Wow. Nie. Jest. Jakimś cudem się udało, mimo że walczyliśmy z nim od strony tarczy. Dobra. Takie małe gnojki teraz w postaci, w takiej dużej postaci, jakiej jesteśmy teraz, raczej żaden z ludzi nie powinien stanowić dla nas problemem. Jestem ciekaw, czy uda nam się, pewnie uda nam się dotrzeć do tej kopalni i zobaczyć, co tak naprawdę można wykrzesać z tych wielkich artefaktów, reliktów. I czy faktycznie Nak jest kluczem? Naprawdę wysyłają ludzi, by mnie powstrzymać? Panowie, nie bądźmy śmieszni. Wow. Wow, nawet w powietrzu może mnie tutaj ładnie dobić. Kolego. O, ten jeden niestety został. Skubaniec. Aha, to jest ten promień. Nie dzisiaj. Ha, full hubs. A oni czekają, nie wchodzą. Ej, ja przed chwilą na ekranie stali obok. Później wyrównamy z nim rachunki. Dobra, wiemy już co trzeba. O, mój samolot. Jak miło. Sprowadzili go. Lukas, wskakujcie. Czas odwiedzić kopalnię Trogdo. No i znowu mały. Ale większy Nak do samolotu się nie zmieści. Dobra, no to lecimy do kopalni. Nie mam kontaktu z Ryderem. Więc podsumowując, nasz plan zakłada użycie bocznego wejścia, tak? Później przejdziemy kilka kilometrów podziemnych tuneli, po czym Nak otworzy nam drzwi. A, i nie możemy dać znać Ryderowi, co i gdzie jest grane. Tak, zgadza się. A co do kontaktu z Ryderem? Widziałeś kiedyś podobne cacko? Czy to holobot? Zgadza się. Gdziekolwiek jest, znajdziemy go. Ryder, udało nam się odbić Lukasa. Ale Wiktor niestety coś kombinuje. Ruszamy do kopalni Trogdo sprawdzić, co... Ha! A teraz do kopalni. Nie byłem tam od wieku. No ładnie, fajne. Jestem mają ciekaw, tutaj. Jakie zmiany zaprowadził tu Wiktor? Gadżety. Pająk! Dobra, teraz będę mieć pewnie do czynienia z pająkami, ale to w następnym odcinku sprawdzimy sobie, co w tej kopalni się kryje. Dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz i do następnego. Trzymajcie się, cześć!